Witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić choinkę z wykorzystaniem łupinek pistacji oraz makaronu w kształcie kokardki. Pokażę Wam teraz, czego potrzebujecie, żeby zrobić taką choinkę i jak ją wykonać. Zapraszam do oglądania. Do wykonania choinki będziecie potrzebować łupinki po pistacjach. Do tego będziecie potrzebować kawałek brystolu lub jakiegoś takiego cieńszego kartoniku. Do tego będziecie potrzebować cyrkiel. Jeśli nie macie cyrkla, możecie odrysować koło z pomocą jakiejś miski, talerza. Ważne, żeby było średnicy około 30 cm. Linijkę, złota farba dekoracyjna w sprayu, jeden makaron w kształcie kokardki i oprócz tego pistolet do kleju na gorąco oraz klej. Musimy też pamiętać, żeby zabezpieczyć nasze stanowisko pracy, użyję rozciętego worka na śmieci. Ściągam wszystkie rzeczy ze stołu, kładę folię. Następnie musimy rozgrzać nasz pistolet z klejem na gorąco. Zawsze stawiajcie pistolet nad folią lub jakąś kartką, ponieważ będzie kapał ten klej. Kiedy nasz pistolet się rozgrzewa, biorę teraz brystol i wyznaczę koło. Wyznaczę koło o średnicy około 30 cm. Wbijam cyrkiel i zaznaczę sobie środek koła od razu. Będzie później łatwiej z tym pracować. Wbijam cyrkiel i rysuję koło. Mam nadzieję, że widać, koło jest narysowane. Zapomniałam wspomnieć, że będą potrzebne jeszcze nożyczki, żeby wyciąć to koło. Już przynoszę. I wycinamy. Ja najpierw wytnę sobie taki kwadrat dookoła tego koła, żeby było mi łatwiej manewrować nożyczkami. I teraz wycinam koło. Teraz musimy przeciąć je na pół. W tym celu wyznaczam sobie długopisem od środka do boku okręgu, właściwie to koła, i idę też w lewą stronę i ciągnę dalej. Zaznaczyłam sobie połowę. Będziecie mogli z tego wykonać dwie choinki. Z tego zrobimy do niej korpus, czyli stożek. Przecinam koło na pół po wyznaczonej linii. Mamy już dwie połówki. Jedną odkładamy sobie na bok, bo nie będzie nam potrzebna. I teraz z tego półkola robię stożek. Czyli po prostu zawijam tak, żeby w tym miejscu, gdzie mam zaznaczoną kropkę, był czubek. Musicie pilnować, żeby to było właśnie w tym miejscu, dlatego wcześniej zaznaczyliśmy sobie tą kropkę. Mamy nasz stożek. Teraz trzeba będzie go skleić. Zobaczę, czy klej na gorąco już się rozgrzał. Rozgrzał się już, więc sklejam mój stożek. Jak wyleci Wam klej, to nic się nie stanie. Nie ma w tym najmniejszego problemu i tak później będziemy po tym kleić. Staramy się to porządnie skleić, żeby nam się choinka później nie rozłożyła. I sklejamy sobie jeszcze ten stożek tutaj od środka. Zawsze to będzie dwa razy złapane. Mniejsze ryzyko, że się rozwali. Korpus naszej choinki mamy gotowy. Teraz będziemy przechodzić do przyklejania łupinek pistacji dookoła. W tym celu bierzemy nasze łupinki. Żeby było łatwiej, wysypuję sobie je tutaj, tak żeby wybierać te, które odpowiadają mi kształtem. Zanim zaczniemy, jedna uwaga. W łupinkach nieraz zostaje coś takiego. Trzeba to odrywać za każdym razem, inaczej będą odpadać Wam te pistacje. Tak żeby była sama czysta łupinka. Zaczynamy przyklejać łupinki od dołu. Nie od góry, tylko od dołu. W tym celu bierzemy klej na gorąco i tak prawie centymetr nad dołem
Robimy sobie kropelkę i przyczepiamy pierwszą łupinkę pod kątem, tak żeby dół odstawał od choinki. Przytrzymuję, żeby trochę zastygło, bo inaczej będzie nam opadało. Przy dole trzeba się trochę bardziej skupić, bo później on będzie nam podtrzymywał te wyżej pistacje, więc już nie będzie trzeba aż tak długo trzymać, ale tę dolną część przytrzymujemy sobie, żeby wyglądało to w ten sposób. Ma wystawać na dole poza obrys naszego stożka. Obok robimy kolejną kropelkę na tej samej wysokości. Przyklejamy kolejną łupinkę i przytrzymujemy. Możecie trochę podmuchać, może będzie trochę szybciej. Robimy to tak ścisło, żeby jedna przylegała do drugiej. I teraz po prostu dookoła tak będziemy robić, aż zamkniemy okrąg. Zaleta kleju na gorąco jest taka, że jak jakaś łupinka źle Wam się przyklei, to po prostu możecie ją oderwać. Zbliżamy się do końca pierwszego rzędu. Wejdą nam tu jeszcze dwie pistacje. W sytuacji, gdyby nie chciały Wam za bardzo wejść dwie pistacje, najlepiej jest jedną wepchnąć trochę pod inną pistację, która już jest przyklejona. Wtedy wejdą Wam dwie. Starajcie się nie robić dużych przerw między pistacjami, inaczej będzie to źle wyglądało. Ja się przesunę po prostu do tej jednej pistacji, znajdę jakąś w miarę płaską z tej strony i się wsunę. Lepiej trochę gęściej niż po prostu za rzadko. Dół jest bardzo ważny, żeby był stabilny, więc jeszcze tutaj na górze, nad tymi pistacjami weźmiemy klej na gorąco i dookoła objedziemy od góry klejem. Wtedy on nam przytrzyma dobrze wszystkie dolne pistacje. Dlaczego to jest tak ważne? Bo na tych dolnych pistacjach będziemy stawiać naszą choinkę, więc to musi być mocne. Mamy gotowe. Jeszcze trochę takie nitki się robią z kleju, więc trzeba je poodrywać. I pierwszą warstwę mamy już zrobioną. Teraz możemy przeklejać pistacje, kiedy nasza choinka stoi. Ja Wam na razie pokażę jeszcze bliżej, żebyście widzieli, jak teraz będziemy kolejne pistacje przyklejać. Kolejne pistacje staramy się przyklejać powyżej, też tak około centymetra wyżej, tak żeby zachodziły mniej więcej pomiędzy dwie pistacje niżej. W ten sposób. Na górze już nie musicie przytrzymywać, więc możecie zrobić sobie tutaj dłuższy pacek z kleju i przyklejać po kilka od razu. Dzięki temu praca będzie Wam szybciej szła. Kolejny rząd mamy zrobiony. I teraz po prostu po kolei będziemy sobie do góry kolejne rzędy przyklejać klejem na gorąco, tak żeby to skończyć. Dodaję ostatnią łupinkę. Musicie poobrywać, tutaj robią się takie nitki, jak odciągacie klej na gorąco od choinki, więc trzeba je po prostu pozrywać, bo później jak będziecie malować, to będzie brzydko wyglądało, a tego nie chcemy. Dajemy jeszcze sobie na czubek trochę kleju i przyklejamy nasz makaron. Musicie teraz przytrzymać ją w pionie, żeby zastygło. Kokardka już zastygła. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak to wygląda bez malowania. Ta obok jest już pomalowana na złoto. Widzicie różnicę? Ta jest niepomalowana, ta jest pomalowana.
Jeszcze pokażę Wam, jak ją pomalować. Bierzemy farbę dekoracyjną w sprayu, wstrząchamy i spryskujemy z takiej dalszej odległości, 15-20 cm. I pryskamy. I gotowe. Teraz ta choinka będzie wyglądać tak samo jak ta. Idealnie nadaje się na ozdobę, na święta. Także naprawdę warto sobie coś takiego zrobić. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby widzieć więcej takich filmików. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, jak takie choinki wykonać, to zapraszam do zostawienia komentarza, na pewno odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!